Dzień dobry. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Wczoraj zapytałam Was na Instagramie, czy chcecie, żebym pojechała dzisiaj w góry, czy do miasta. Walka była dosyć wyrównana, ale w sumie wybraliście góry. Ja tymczasem znalazłam bardzo fajne miejsce, które jest trochę w górach, a trochę w lesie. Zobaczycie niedługo. Zapraszam na film. Pierwszy raz w pociągu spotykam się z przystankiem na żądanie, także muszę patrzeć na tablicę, pilnować czasu i wysiąść w odpowiedniej porze, nacisnąć guzik w odpowiedniej porze w sumie. Nächste Halt auf Erlangen, Mogelsberg. Jestem już w Mogelsberg i pokażę Wam, jak to wygląda z tej perspektywy tutaj na przystanku. Mianowicie tutaj również są guziki do naciśnięcia, jeżeli chcemy jechać w stronę St. Gallen albo Wattwil. Także no śmieszna sprawa, żeby przyjechał pociąg, musimy sobie nacisnąć guziczek. W sensie, żeby się tutaj zatrzymał, bo przyjechać i tak przyjedzie. Dobra, idę. Słuchajcie, no ogólnie też nie jest źle, bo spacer nie będzie jakiś długi. Z tego, co udało mi się wyczytać w internecie, wystarczy przespacerować się około 30 minut, żeby dotrzeć właśnie na miejsce. Także 30 minut, 100 metrów przewyższenia, nie jest to jakoś dużo. Jestem tutaj, muszę się tą drogą dostać tu. I ta czarna ścieżka, którą widzicie, to jest właśnie ścieżka w koronach drzew, którą będę na miejscu już przechodzić. Trasy pierwsze z pociągu są również dwie, mianowicie jedna jest teraz widoczna za mną i to są po prostu wysokie, dosyć strome schody. Natomiast druga prowadzi przez miasteczko, ja idę sobie schodami i przy okazji może coś dla Was fajnego pokręcę. Póki co pogoda jest taka sobie, ale zastanawiam się, powiem Wam szczerze, nad jedną rzeczą. Ponieważ już jest taka no, dość solidna jesień i zastanawiam się, czy będzie pięknie i kolorowo, czy będzie łyso. Bo jednak wolałabym pokazać Wam ładny raz, no ale no zobaczymy, jak będzie. Cholerka cała, już zaparowałam. A mam taką ściereczkę, dzięki której ja okulary nie paruję, ale nie! Po co ją spakować na drogę? Powiem Wam szczerze, że zastanawiam się, jak tutaj się odnajdą osoby z lękiem wysokości, bo jakby nie patrzeć, jest to dosyć wysokie, jest na palach. Ja nie boję się już tego aż tak bardzo, bo ostatnio, jak widzicie, staram się swoje lęki pokonywać, ale no wiem, że to może być trochę dyskomfort. Aczkolwiek to się wydaje super, super mocne, sami widzicie. Śmiem twierdzić, że kiedy nie ma mgły, to jest tutaj przepiękny widok, także chyba będę musiała tutaj przyjechać jeszcze raz. Tam widzicie kawałek ścieżki. A tutaj jest restauracja i powiem Wam, że miałam w planach się wybrać na coś do jedzenia po przejściu ścieżki, ale pójdę już teraz, bo jest godzina 13 i wypadałoby coś zjeść. Tak się prezentuje mój dzisiejszy lunch. Jest to zupa kartoflano-porowa, tak bym powiedziała. Tak przynajmniej powiedziała mi pani. Także wygląda całkiem smacznie. Pokażę Wam teraz plan tego miejsca. Proszę bardzo. I tutaj widzicie informację, że ścieżki są dwie. Pomarańczowa ścieżka to jest ta, na której teraz stoję, czyli ta drewniana. Natomiast zielona ścieżka to jest ścieżka, która jest pod nią i która jest po prostu w lesie i którą można się przejść później. Ja dzisiaj zrobię tylko i wyłącznie tą ścieżkę, bo tej leśnej zrobiłam trochę wcześniej, idąc tutaj tak naprawdę. Jak widzicie, całe zwiedzanie tutaj będę miała dzikie okrzyki za sobą, także i w filmie będziecie musieli jakoś sobie z tym poradzić. Ja przyznam szczerze, że już jestem tutaj jakiś czas i nawet się przyzwyczaiłam do tych dzieciowych okrzyków. One gdzieś tam są za mną teraz, gdzieś tam. No nieważne. W każdym razie jeszcze coś na temat
tej ścieżki. Wstęp dla osoby dorosłej kosztuje 15 franków. Jeżeli chcecie wiedzieć, ile kosztuje dla pozostałych osób, to informacje zostawiam Wam oczywiście pod tym filmem, będzie link. Także tam sobie zajrzyjcie. Długość ścieżki, po której właśnie idę, drewnianej, o, możecie zobaczyć, to jest 500 metrów, ale jest napisane, że idzie się tędy około pół godziny do godziny, ponieważ możemy się zatrzymywać, możemy podziwiać drzewa, które są za nami, przed nami, no i oczywiście możemy sobie również o nich poczytać, ponieważ w broszurce, którą dostałam, jest bardzo dużo informacji na temat drzew, które tutaj rosną. Założyłam czapkę, bo jest naprawdę bardzo zimno. Jak widzicie, rękawiczki bez palców do kręcenia filmów też mam. Najwyższy punkt tego drewnianego mostku, pomostu, po którym idę, ma aż 50 metrów wysokości i z pewnością dla osób, które mają naprawdę silny lęk wysokości, może być to problem. I ja, jak widzicie, radzę sobie z tym już całkiem dobrze, także jest coraz lepiej. Tutaj, jak widzicie, piękne widoki za mną, jakieś dzieciątko biegnie, także za chwilę się połączę. Teraz hit, zobaczcie, tutaj jest takie fajne coś. Można zajrzeć do środka i zobaczyć szczyty, które tam są. Tylko że dzisiaj widać je tak. Trochę lipa. O, ale byłoby super. No nic. Wierzę, że te góry tam są. Chcieliście, żebym pojechała w góry? Wyszło jak wyszło. Ale chyba pojechałam, tak liczy się. To jest dobre miejsce, żeby dla Was chwilę ponagrywać i pokazać Wam, że faktycznie jestem na, no, niemałym podwyższeniu. Powiem Wam szczerze, że no, nie będę ściemniać, liczyłam na lepszą pogodę. Jest jak jest, ale i tak się cieszę, że tutaj przyjechałam, bo jest bardzo fajnie i w miarę kolorowo, pomimo tego, że tutaj widzicie mgłę, no to tutaj te liście jednak całkiem jeszcze nie opadły. Także nie jest źle. No nie wierzę, a powiem Wam szczerze, że jak sprawdzałam jeszcze rano, to taka była lekka mgła i pomyślałam sobie, spoko, jak tutaj dojadę, to już jej nie będzie. Tymczasem jest jeszcze gorzej niż było. No ale takie moje szczęście. Tak czy owak, mam nadzieję, że film się Wam spodoba, miejsce Was zainteresuje, bo wydaje mi się, że jest to jeden z nowych, fajnych punktów w Szwajcarii do odwiedzenia. Także polecam Wam serdecznie. No bo ja myślę, że tutaj szklana podłoga. Jakieś drzewo widać po. Ale jakieś drzewo widać pod spodem. On już nie za wiele, widzicie. No nic. Taki widok. Chociaż teraz widzicie, że jestem wysoko. O. Proszę bardzo. Tam ścieżka. Po tym przed chwilą chodziłam. Widok na drugą stronę i gdzieś tam słychać samochód daleko, ale mogę tylko domyślać się, że gdzieś tam jest droga. Ale wiecie, jaki jest plus takiej pogody? Jak się tak już całkowicie zamgliło, to ludzie zniknęli, dzieci zniknęły. Jestem tutaj zupełnie sama. I zupełnie sama sobie teraz chodzę. Zupełnie sama sobie wszystko oglądam. Słyszę tylko dzwonki krów, śpiewające ptaki, no i czasami jakiś przejeżdżający daleko samochód. Wiem, że w Czechach, bardzo blisko polskiej granicy, jest coś podobnego i nazywa się to chyba nawet dokładnie ścieżka w koronach drzew, jak dobrze pamiętam. Tylko tam to jest to w formie platformy zrobione. Odszukajcie sobie, jeżeli... Albo też Wam podepnę tą czeską ścieżkę, może kiedyś uda mi się i na nią pójść. No i również ją Wam nagrać. Tam też chyba jest ładny widok. Słyszycie te krowy? Cały czas je słychać.
kończy się moja krótka przygoda z lasem, a w zasadzie ze ścieżką wśród drzew. Oczywiście, tak jak mówiłam, wszystkie informacje zostawiam Wam na dole, wszystkie potrzebne informacje. A oprócz tego jeszcze mam dla Was... Poszłam w złą stronę. Oprócz tego mam dla Was jeszcze małą informację. Jako, że ma to być kontynuacja serii pociągiem, to chciałabym powiedzieć Wam, jak się tutaj dostać, na przykład z Zurychu, bo z Zurychu ja tutaj jechałam. Oczywiście z innych miast będzie to wyglądało bardzo podobnie, bo kwestią jest to, że trzeba dojechać do konkretnej stacji kolejowej. Stacji kolejowej, która nazywa się tak. I jest to, tak jak Wam pokazywałam wcześniej, stacja kolejowa na... Przestanek na żądanie, o, tak powiem. Te przyciski pokazywałam Wam, jak przyjechałam, ale chcę Wam pokazać, że nacisnęłam ten galen i się ładnie, pięknie świeci. A tak naprawdę chcę Wam powiedzieć, że rzecz najważniejszą, czyli to, że do St. Gallen jest stąd zaledwie 35 minut pociągiem, także jeżeli byście byli w St. Gallen właśnie, no to po prostu będziecie mieli tutaj najbliżej. Bliżej niż z Zurychu w każdym razie. Przystanek na żądanie, ale zobaczcie, tutaj jeździ całkiem sporo pociągów, możecie sobie zobaczyć. No rano może nie tak dużo, ale później 4 na godzinę, 2 w kierunku St. Gallen i 2 w kierunku Bad Wilneslau. Także naprawdę moim zdaniem całkiem spoko, jak na taką wioseczkę to bardzo fajnie skomunikowane miejsce. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej tego typu miejsc w moich filmach, to koniecznie dajcie mi znać, co Was interesuje. Być może Wy znacie jakieś miejsca, o których ja kompletnie nie mam pojęcia, a które mogłabym Wam pokazać i pokazać je innym tak naprawdę w filmach. Także piszcie śmiało w komentarzu. Ja Wam bardzo dziękuję tym razem za oglądanie. Mam nadzieję, że podobało Wam się tak jak mnie, pomimo tego, że pogoda nie dopisała. To było bardzo, bardzo fajnie. No i co, widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że tym razem bez przerw, w każdą niedzielę o 10 rano. Do zobaczenia. Cześć!